что? Смог и Баша. А, запомни, это Баша. А, ну właśnie, jaka Basia ty? Cześć tu, Oluś i tatuś. No, no dobra, cześć tu, Oluś i tatuś, siemanko, niezłe wdzianko, zaczynamy od zera, mam nadzieję, do bohatera Minecraft Survival. Mam nadzieję, że dzisiaj nie zginiemy. Nasz świat się nazywa Żelazna Dwójka. Żelazna Dwójka, tak jak teraz. Właśnie. A nie, nie, zaraz jeszcze nie przechodzimy do gry, bo bym zapomniał. Pozdrawiamy widza. Widza, zwycięzcę takiego małego konkursu. Kto zgadnie, co Oluś ulepił? Jego imienie brzmi. Jego nick brzmi. Nick, ale najpierw powiemy, jak brzmi. Nika Blue. Gra ty za zwycięstwo jako pierwszy zgadłeś, że to Oluś zbudował kamyczka. I Nika Blue. To jest jak nie kabluj. Jak nie kabluj, czyli nie mów, nie zgłaszaj, że ktoś coś zrobił i tak dalej, na i tak dalej. Na przykład jak ktoś zginął ci w Minecrafcie, to nie mów tego. I innej osobie, tak, nie kabluj. Chociaż kablowanie to jest tak, no to w sumie można... W sensie, można na że jedna osoba dobra, wie, ale nie mówię. Lecimy do gry? No to dajemy stwórz, zaczynamy serię survivalową. Zaczynamy dzisiaj, będziemy zbierać żelazo i jak zbierzemy żelazo, zbudujemy co? Co? No co? To jeszcze zobaczycie. Zobaczycie! Lecimy do Minecrafta Survival! Jakbyście chcieli wiedzieć, gramy na Survivalu Minecraft 1.19. 1.19, ale to chyba wszyscy robią aktualizację, no chyba, że ktoś nie ma dostępu do internetu. O co ci chodzi? No robią aktualizację. Jak robią aktualizację? No aktualizuje się Minecraft i zmienia się. Był najpierw Minecraft, nie wiem, 10, 11, coś tam i teraz jest 11, jaki? No, 19. Zapomniałeś. Minecraft 1.19. 1.19. A, to jeszcze gratulacje Minecraft. Tym, co jeszcze jako drugi, jako trzeci jest zgadł. Tak? Zaczyna się. Okej. Mamy życie. Zaczynamy szybciutko. Szybciutko od zbierania drewienka, bo że musimy zbudować sobie kilowka, żeby kopać w ziemi. Kamień. I kamień, i żelazo. Dobra, masz 12, styknie już 12. Dobra. Tak, oto. Budowaliśmy skrzyneczkę. O nie, łopatę przez przypadek zrobiłem, ale w takim no to masz sześć. Nie, może mi się przydać łopatę. Może ci się przydać. Ale zrobiłeś już sobie kilofa? Mhm. Dobra. Okej, teraz zrobisz z kamiennego kilofa, tak? Mhm. Dobra. A to musisz wychodzić tam, czy możesz tu w trakcie? O, woda. Nie, woda. Bracie, kamracie, musimy iść gdzie indziej. No ale to już bez przesady. Jeszcze mam jeden. Ten mi jest niepotrzebny. Dorabiamy patyki. Patyki z tyryki ryki tyki? I mamy kolejny kilo. Dobra, lecimy. A nie, to nie tu, bo tutaj pamiętasz co było woda. Woda. No ale zacznij, no to... No tutaj. No dobra, lecimy. Na jaki poziom musimy zejść, żeby... Poczekaj. Tak? W ustawieniu... Nie, nie wychodź! Ej, nie! Chodzę! Tata, co ty robisz? Nie wyjdzie nam z nagrywania chyba. Co? No dobra, zobaczymy. Mam nadzieję, że nie wyjdzie, a najwyżej zaczniemy. Nie, ale jakie przygotowanie? Czemu ty przyłączasz? Nie to. No właśnie. Co ty? Żeby. Co chcesz zrobić? O, jest. Żeby pokazywało. Jaki jest poziom, pozycja. Dobra, mamy pozycję na jaki poziom. Dobra, na jaki poziom musimy zejść? Najczęściej na żelazo gdzie jest? Żelazo na takich, no, 30-40. A możesz już sobie zrobić kilo z kamienia? A masz już, tak? Mhm. Dobra, okej. Okay. Nie zauważyłem. Na który poziom musimy zejść? Przypomnę. Na który? Na 30? Na 30 albo 40 najlepiej, myślę, że będzie na 30. Dobra, to nie, ty nie gadaj, ty graj, a nie gadaj, bo to widzowie będą się, że tak powiem, nudzić, jak ty będziesz zamiast grać. Hmm? Ja będę starał się tutaj mówić, ty też możesz mówić co nieco. A czemu znowu zakopujesz? No bo to trzeba zakopywać, żeby wyjść. A po co wychodzisz? Myślałem, że idziemy na ten poziom. Co teraz będziesz budował? Tata, piecyk. Aaa.
piecy. Siekiera. Siekiera, motyka, piłka, prawka. Zrobię sobie troszeczkę. Drewienka, dobra. A po co teraz ten piecyk? Żeby można było wytapiać do żelaza, tak? Mhm. No to później go zbudujesz ten piecyk, tak? Na nie, dole. Ale to też do przepalania jedzenia, to nam się przyda. Dobra, okej, okay, dobra. Lecimy, ale w końcu pójdziemy na ten 30 poziom, czy nie? Mówiłeś, że to szybko się to żelazo znajdzie, a to widzę, że tak nie szybko. No najpierw to, mój drogi, trzeba węgiel znaleźć. A po co węgiel? A, do, żeby podpalić w piecu. Nie, a pochodni, no tak, bo tam ciemno jest przecież, no raczej, nie inaczej. No ale to kop w dół, a nie po bokach. Myślę, że to niżej będzie ten węgiel. Wiem, ale tutaj sobie rozkopałem, żebym miał większą. Aha, przepraszam, że się wtrącam. Nie jestem takim znawcą. Żeby też widniej było, bo zaraz będzie noc. Jak noc? No będzie ciemno w sensie. Nie będzie nic prawie widać. Dobra, tutaj się zatrzymamy. No, dobra. No właśnie, schodki mogę zrobić. O, wilk. Nie, wilk. To jest wilk. No to jest wilk. A, mam nadzieję, że znajdziemy żabę też. Chciałbym znaleźć żabę. Na takich biomach to średnio, tatuś. No dobra, no zobaczymy. Żaby to trzeba mieć specjalnie. A teraz co robisz? Co teraz robię? No. Co teraz robię, się pytasz? Tak. Deski przerabiam. Ale do konkretnie, do celu, do brzegu. Przerabiam tak schodki, żeby wiesz, żebyśmy... Ja w innym miejscu teraz postawię tą kopalnię. Teraz będzie taka inna kopalnia. Oj! Wiesz, o co mi chodzi? Nie wiem, o co ci chodzi. Będziemy tysiące rzeczy kopać. Myślałem, że w końcu pójdziemy na dół, na ten 30 poziom. Zobacz. Aha, dobra, okej, super. To działa jak schody normalne. Dobra, super, Rosko. Tutaj potrzebuję łopaty. Żeby nie niszczyć jej. Dobra. Tylko mamy problem, bo nie możemy tak nisko schodzić, bo cały czas nie mamy latarni, żeby włączyć sobie, nie? Nie latarni, tylko pochodni. Tak? Mhm. Dobra, gdzie? Już tu się zatrzymamy. I po co teraz idziesz na górę? Nie, nie idę. A. O nie, znowu źle postawiłem. Za chwilę idziemy z tego biomu. Mhm. Lecimy na Szczecin, moi drodzy. Właśnie, pamiętajcie, zostawcie łapeczki w górę. Nie, już nie, 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 nie. Łapki przede wszystkim. Wszyscy widzowie zostawiają łapki. A jeżeli ty, albo ty, albo ty, a może ty, albo ty, nie macie jeszcze u nas subskrypcji, zmieńcie subskrypcję z czerwonej na szarą. W ostatnim odcinku w ogóle powiedziałem odwrotnie. Adam. Adam też. I Monika, Adam. I Zdzisiek, i Franciszek. Zostawcie łapeczki w górę, bo nam ich bardzo brakuje. Z góry dziękuję. A jak nie chcesz zostawiać łapeczki, to nie zostawiaj. Ale mam nadzieję, że będzie ci się podobało nasz odcineczek. Pierwszy z Życie w Survivalu od zera do bohatera. Do bohatera? Dobra, lecimy, ale Olek, bo ty miałeś to żelazo szukać, a ty... Nie szukam, tata. Idziemy na inny biom. Aha, no ale dlaczego idziemy na inny biom teraz? No bo musimy też, to nie będzie takie, myślisz, że to jest jak ciekawie, jak tylko kopiesz, musisz to zwiedzać. No ja wiem, że zwiedzać, ale myślałem, że naszym celem jest zdobycie żelaza. Poczekaj. Nasz skin na razie wygląda tak, ale na pewno zmienimy. A co tak? Skin, no tak wygląda skin. Dobra, ale wyjdź, synuś. Poczekaj, tatuś. Mhm. Bo mam bardzo fajny. Ale kochanie, to jest pierwszy odcinek. Zdążymy nas zwiedzać, bo będziemy zmieniać różne rzeczy. A, łóżeczko musisz też niedługo postawić, nie? Ale głodny już nie jesteś? Nie, jeszcze nie. Dobra. Hop. Tutaj jest fajnie, to wycwaniłem. A, ty cwaniaczku, łódeczkę. Do mrozu idziemy. A w takiej mroźnej... w strefie coś jest do wykopania, czy to tylko lód jest i potem się wpada w wodę? Tak, to tylko lód jest na razie. Dobra, na razie nikt nas na szczęście nie zaatakował. Dobra, łódeczka z powrotem wzięta. Z
sprawdzimy, czy tu gdzieś są misie polarne, może. A co, chcesz upolować misia? Nie, w sensie sprawdzą, bo mnie biją. No, będziesz uciekał. Ojej, przepraszam, bo coś tutaj mi się... Ten... O, jest miś polarny. Jest miś polarny? Widzisz? Pokaż. O, jest. Dobra, idziesz go atakować, czy nie? Uciekasz? Nie. Nie, nie atakuj, dobra, zostaw. Misie są fajne, ładnie wygląda. Szczególnie te pluszowe, nie? Mhm. O, zobacz, tutaj już się będzie więcej działo niż... W sumie tu się więcej dzieje. Bo no po co rozbijasz ten lód? Dobra, no ale idziemy... Idziemy, zobacz, to jest powierzchnia. Dobra, idziemy do... O, wilki. Nie, czy to są lisy? Lisy polarne. Lisy polarne. Ciupu, ciupu. A można je oswoić? O, on coś trzyma w gębie. Pokaż. W gębie. Tamten, nie ten, tamten. Idź zobacz, idź zobacz, co on tam był... Co on trzyma? Co on trzyma? Oddaj to! Oddaj to, ludzie, ile ten! Pewnie coś ukradł. Oddaj to. Nie, nie, oddaj! Ciekawe, co on trzyma. Czy rybkę jakąś? Widzisz? On ewidentnie coś trzyma. Chyba rybkę. No nie, odwracać. Zgniłe mięso. Dobra. Kwiatuszki przebijają się. Dobra, zaczynamy to kopanie, bo to żelazo. Bo ja chciałem tą zbroję. O, zobacz! Uuu, mamy zejście! O nie. O nie. A może dalej jest coś? Nie, dalej jest. Jakoś... A jakbyśmy pokopali tam. A tam, tam, zobacz, tam za tym nie ma zejścia. Ni... O, jest, widzisz? Ale tam, tam nie ma już wody. Trzeba pochodni. A, nie mamy pochodni. No to. Synu, no chłopie, no. Ja mam cię uczyć węgiel zdobądź, żeby pochodni. Ja był. Ci powiedziałem tak. Ty, nieprawda, prawda, że nieprawda. Ty mówisz na pochodnie latarnie. No ja pomyliłem, raz się powiedziałem i się poprawiłem. Ty mądrusiu jeden, ty. A miałeś koszulkę zmienić. Zobaczcie, napiszcie w komentarzu, czy ma występować w takich brudnych koszulkach. Zbliżenie. Okej, jasno. A gdzie ten węgiel znajdziesz? Może gdzieś jest jakiś sposób na szybkie znalezienie węgla? O, zmierzcha się. Na szybkie znalezienie węgla trzeba kopać. No ale to na razie kopiesz w kamienie, trzeba gdzieś do jakiejś ziemi, żeby ziemia była. O, może tu jest ziemia, to tam może kop. O, tam, tą, o, tu wejdzie. O, i tu, właśnie, tu kop. Tu. No bo, no kop. Ale tata się noc robi. Dobrze. Miałeś kopać, jeszcze nocy nie ma. Potwory będą. No to, a to się trzeba schować. To zostań w tej jaskini. Nie, łóżeczko. Tu wejdą. Tu się będzie jeszcze więcej. No to zaraz się ukryjemy. No, to, o, dobrze, tam jest widno. Nie jest. Śmiało. A czemu to? O, ale ty jest. Ale tu łóżka nie położyłeś. Najpierw łóżko położ. A ja mam pomysł, jak zdobyć węgiel. No. Możemy zrobić żywny węgiel. No raczej nie inaczej. No dawaj, no chciałbym, żeby jak najszybciej to żelazo zdobyć. No nie możemy teraz wyjść. A to nie możesz użyć, a łóżko możesz zbudować już? Z trzech wełen, a ja mam jedną wełnę. No to trzeba było pójść polować ale na... Ale była jedna owca. No ale trzeba było szukać owiec, a teraz będziemy czekać, ale to kopisz w tym czasie, coś robimy. No teraz będziemy czekać, będę musiał ciąć nagranie. Tam jest widać. Może zmierz się z jakimś potworem. Bez zbroi to nawet nie ma co. I napiszcie widzowie w komentarzach, czy chcecie zobaczyć na jakimś naszym odcinku, czy na moim kanale odcinku mój świat taki. A, świat, bo ma bardzo fajny świat, już tam wybudował sporo rzeczy, ale myślę, że tamten pokażesz, bo to jest twój świat na twoim kanale. Mhm. A tu tworzymy nasz kanał Olusiowo, Tatusiowo, mhm. Znaczy nie kanał, tylko świat. Który zwie się żelazna dwójka. O nie! O, to nie! Uciekaj! Schowaj się, nie możesz kucać. O! Żeby się potwory nie trafiły. Ale nas zaatakowała, jest ciemno. Ja widzę ciemność, widzę ciemność! Teraz musimy poczekać 12 minut. No chyba żarty sobie zrobić. No to nie, to przebijemy w takim razie. No ale powiedziałeś, że 12. Powiedziałeś, że 12 minut, to ty żelazo zdobędziesz. No i po co te przechwałki? Nie minęło 12. Zaraz minie. Wiesz ile minęło? 14. Dobra, dobra. No to robimy chyba cięcie. No i cięcie. Dobra, wracamy, bo już... Znaczy wracamy, noc minęła. Całkiem długa, słyszycie? Zombiaki się palą. Lecimy. Co najpierw zdoby... A jeszcze się nie pali. Bo jest szybko. Teraz się pali. Ale on się nie palił, tata. Creepery się nie palą. A creepery się nie palą, ale wybuchają, ale czemu on jeszcze tu był?
Dobra, budujemy najpierw łóżko, czy idziemy w końcu po to żelazo? O, zobacz, co tu jest. Ja widzę. A czemu on jest tutaj, chodzi w ciągu dnia? No bo on się nie pali. No tak, ale on kilpery w ciągu dnia chodzą? Mhm, no bo one się nie palą. Rzucaj go, Śnieżko! Rzucaj tego klipera, Śnieżko! Oj, znowu straciłeś życie. Mam więcej śnieżek. Ej, ej. Dobra, Olusiu, ale mnie cel był taki, a ty się idziemy bawisz. Idziemy po drewno. Po drewno? Chcę palić na, wiesz jakie drewno. Na węgiel. Oj. Zaraz zginiesz, może coś zjeść. Ja mam jedzenie. Jedzenie to na lubię. Dobra. Tylko ruchy kluchy, żeby nas noc nie zostały. Kolejne. A może najpierw zdobądźmy wszystko, żeby zrobić łóżko, co? Żeby sytuacja się na nie tym biomie musimy się trochę przejść, tak? Dobra. Już nie wystarczy ci tego drewna? Jeszcze musisz? Ile musisz mieć? Tata, jedno drewno wystarczy na... Znaczy dwa drewna wystarczy na jeden węgiel. Jezu, jakiś kolejny. Ale czemu się znowu wracasz? Nie wracam. I mamy, już będziemy mogli zrobić pochodnie? Pochodnie? Nie, bo musimy to przepalić. A no tak, co ja robię? Jeszcze musimy trochę, bo musiałem inną rzecz zrobić z tą drewną. Jaką? No bo nie miałem jednej rzeczy. Jakiej? Odpowiadaj na pytanie, bo widzowie też mogą mieć. Craftingu. A do czego on służy? Po to, żeby cokolwiek zrobić, to tam. Co z tego się nie da skraftować. Miecza, zbroi. Aha. Właśnie o tą nazwę mi chodziło, o kraftowanie. A, widzisz. Chyba w tym odcinku nie zdobędziemy żelaza, wiesz? Bo się burzysz. Burzę się. Piszcie w komentarzach, oczywiście, jakie zadanie na drugi odcineczek, oprócz tego, że będziemy mieli tam coś zdobyć, to może napiszcie nam, przeciw komu mamy wyjść w nocy powalczyć, na przykład. Co ty na to? O! Tylko już wtedy będziemy mieli łóżeczko, tak? O! Muszę to zrobić. Nie! Tak, nie, bo on mam da liny! No dobrze, no. Nie patrzę. Wiesz, muszę są liny? Nie patrz. Nie patrz. Nie patrzcie, nie róbcie tego. O nie! Co za łobuz. Lamy, ciągnij lamy, a ty go atakujesz. A tu nie można go poprosić? Co ty myślisz? Z niego własne lamy. Bo one mają smycz, jak widzę. Z nich wypada smycz, nie muszę jego. No, ale się wystraszył chłopak. No ale lamy, chociaż mięsko jedzenie, no niestety zwierzątka ludzie zabija. Daj mi powiedzieć, zwierzątka ludzie zabijają, bo niestety jesteśmy mięsożerni. Chociaż ale to nie, nie przez mięso, tata. Ale co przez mięso? Ja nie mówię o sznurkach. Ja mówię o tym, że ludzie normalnie zabijają niestety zwierzątka, jak krowy, owce, świnie, żeby mieć mięso. A niektórzy jeszcze, zabijają, żeby mieć kości. Na przykład słonie zabijają, gdzie już są przy wyginięciu, ale niektórzy jeszcze zabijają, żeby nosić futra i chodzić teren, teren. Na szczęście to już przestaje być modne, bo coraz mniej gatunków na świecie. Dobra, ja myślę, że jakieś zadanko skończymy dzisiaj na... Jesteś bliski wybudowania łóżeczka? Jestem bliski, nie mam jedną gamę, no troszeczkę. No to idź no to chłopie, powiedz, po co tu się kręcisz? Nie, ale musisz to mów, co robisz. Tata, przed chwilą mówili, żeby węgiel. No to zrobić węgiel, dobra, zrób węgiel, przepraszam cię. Dobra, przepalasz, rozumiem drewno na węgiel. A co masz? Poczekaj, co masz, Januszu? Nie, zostaw go. A, no możesz wymienić się, widzisz? Nie, nie opłacasz się nic. Ja to mogę tak zdobyć. Oho, tak, ty, panie zdobył, ten, wow, powiedziałeś 12 minut, będę miał żelazo. 12 minut, już w sumie minęło dużo więcej. No na moim sobie walu nie. A, no ale to już pewnie miałeś inne rzeczy, wszystko pozbierane. Tak? A co, za co? A, czekam aż się przepali, tak? Dobra, ale usiądź tutaj, kochanie, chodź tu niżej. Dobra, mamy trzy. Czyli z tego będziemy ile mieli pochodni? Trzy? Nie, 12.
12 pochodni będzie? Myślę, że na razie tyle wystarczy. Dobra. A z pochodnią jest tak, że jak ją rozwalić, to ci wraca? Tak. A, no to super. Dobra. To co, nie budujemy łóżka, tylko idziemy w głębiny? Musimy gdzieś... Myślisz, że... Tam idź. I jesteśmy na lądzie, nareszcie trochę podróż przez ten lód i przez tą wodę trwała i trwała. To musisz troszeczkę odejść od wody, bo pewnie zaraz jak będziesz kopał w dół, woda się pojawi. O, nie chcę, zwykłe, widzisz teraz? Widzę. Dobra, czekaj, zacznij kopać. Może zobaczymy, czy to się trzyma. Nie. Nic nie trzyma, tamten... Trzymał. Zgniło mi ręce pod liczem. A po co teraz pochodnie trzymasz w ręku? Nie wiem. No to przełącz, bo zaraz przez pomyłkę rzucisz, będziesz tracił czas na znowu się rozwalanie. Zaczniesz kopanie? Dzisiaj? Tutaj. Tu, tak tutaj z brzegu? Jest taki dobry teren. Dobra, no zobaczymy, czy taki dobry, zobaczymy, co trafisz. Dawaj. O, tutaj jest. Ludzie nie wytrzyli. Kopiesz? Mhm. Let's go. Kopiemy. Pamiętajcie, piszcie w komentarzu, co jakiś challenge w drugim odcinku, czy mamy zrobić. Teraz kopiemy, bo idziemy po żelazo. Tak, Aluniu? Tak, znajdziemy węgiel, też zbierzemy. Dobra. I jak zbierzemy żelazo, to kończymy dzisiejszy odcinek. I widzimy się w następnym, gdzie będziemy szukać diamentów? No może. I zrobimy challenge, kogoś może pokonamy? I na pewno będzie... O, jest węgiel, poczekaj. Jest węgiel, dobra. Widzisz? Widzę, no. Widzę węgiel. Dobra, mamy węgiel, będziemy mieli więcej... Expa. Więcej... Czego więcej? Expa, ale nie, więcej pochodni. Dobra. O, zmienia się struktura, coś będzie za węglem. Zbierasz? Dobra. Ale mamy węgla. Do czego jeszcze węgiel jest potrzebny? Do bardzo wiele. No, no, jaki do przykład? Przepalania jedzenia. Ale do zbroi też? Do wypalania zbroi? Co? Nie? Niepotrzebny jest? Nie. Dobra, okej. Okay. Tata, to nie jest prawdziwe życie. No bo żeby coś zrobić z metalu, to trzeba go rozpuścić, uformować, wykształtować. Tak, ale tutaj jest ruda metalu, potem się... i trzeba ją przepalić. A żeby przepalić, to trzeba mieć węgiel. No to czy pytałem się, no to... O to czego chodziło. O to mi chodziło. No dobra, leć dalej. Czekaj. Leć dalej. Musimy sobie skraftować kolejny kilo, bo on się zniszczył. No ty jako? Coś... O, miedź. Co to jest? Co to jest? Miedź. 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 A miedź do czego jest potrzebna? Do pieruchron. Aha. Pieruchron? I lunety. Pieruchron. I lunety? O, luneta. Ale lunetę trzeba jeszcze znaleźć takie kryształy. Światełko sobie zapalę. A, bo ty miałeś te... Miałeś kilofa zrobić. Zrobiłem kilofa. A, zrobiłeś. No to zużyj tego do końca, żeby nie brakowało miejsca. O, już jeden tylko. To trzeba było dwa od razu sobie zrobić. Zdobędziemy to żelazo. Trzymajcie kciukowie i zostawcie łapciory w górę. Co? Subskrypcję z dzwoneczkiem. Oj, jeżeli to coś innego. Coś innego, zmienia się podłoże. Ale my robimy jaskinie. Prawdopodobnie jeszcze w moim zdaniem powinno być w Minecraftcie, że powinno się bale stawiać, żeby na przykład nie opadła na nas ziemia. Żeby takie bardziej realistycznie. No, że jak kopiesz, jakbyś normalnie kopał pod ziemią, nie stawiałbyś takich słupów i zabezpieczeń, to ziemia by się osunęła i cię przygniotła. Wiesz? Tak. Data. Ale to jest ziemia. Powiedz dobra, to w Minecraftcie już nie mądrujemy, ale teraz kopiemy w kamieniu. Dobrze, już. Powiedzieć. No, że... Tylko powiedz to Java Edition. Java Edition to jest wersja na komputer Minecrafta. I tak się składa, że Java Edition, na niej jak się włączy, no.
Na nim jak się włączy shadery, to słońce jest realistyczne odbicia, może tak. Nie, nie gadaj. Dobra. Żelazo, bo ciocia przyszła po kamerkę. Nie rzutem. No to let's go. Musimy. Jeszcze. To już. No nie wiem jak to chodzi. Już dobra. Czekaj, zrobię tak jak ty mi kazałeś, że jeszcze kolejne. Ale nie mam teraz czasu. Dobra, let's go. Kopiemy. Czy uda nam się w tym odcinku? O nie. Zakryj. Dobrze. Czyli te w prawo kop. Jedź tam, tu już w prawo kop. Tam, no. Dawaj. Dawaj, let's go in the flow, everybody jump around. I... Żelazo. Uwaga, dawaj, jeszcze. Nie ma żelaza, co za pęk? Czy znajdziemy to żelazo? Niemożliwe, po prostu. A może jednak spróbuj inny poziom, jak na tym 33 kopiemy i ciągle nie ma żelaza. A to co to było? Nie, to nie żelazo. Ja wiem. No u siebie znalazłem Gdzie idziesz? No troszeczkę niższe. Aha, czyli wyższe są. Niższe. Niżej to jest w dół. A wyżej to jest w górę. No niższe. Ja chcę niżej, tata. Bo ja znalazłem u siebie czasami, wiesz, gdzie żelazo? Gdzie? Nie gadaj, gdzie? Naokoło. No gdzie? Dwunastej. No nie, aż tak daleko nie będziemy szli. Dobra, robimy teraz tak. Jeżeli teraz zdobędziesz, nie zdobędziesz w przeciągu 2 minut, to robisz 5 pompek i kończymy odcinek. Okej? Okay? Uwaga. Ale ile minut? 2. Czas. Dobra, nie zgadzam. Start, zgadłeś. Nie ma dyskusji. Nie. Liczymy, będzie robił pompki. Już może nie szukaj, pójdź. Znaczy szukaj, tylko pójdź nie kop w dół, tylko pójdź gdzieś na bok. Dobra. Struktura się znowu zmieniła. Jaka struktura? No struktura podłoża, nie wiem, nie ziemi, bo nie wiem, to jest jakiś inny. Struktura to na przykład podziemne miasto. Ale struktura, z czego jest stworzony dana rzecz. Mądrusiu. O, creeper? Nie, co to jest? Slime. Pierwszy raz w życiu widzę slime. Prawda? Naprawdę. Do tej pory zawsze... Spawała się. Ale tutaj już się nie spaguje. Slime są mniejsze. O, ale ich tam jest ten. Jeszcze więcej się stworzy teraz. A, bo to za każdym razem się... Ale te mało nie biją. A, te mało nie biją. Dobra, bo już się... Ty, ale ty miałeś, zostało ci 1,5 minuty. I 5 pompeczek, 5 pompeczek, 5 pompeczek. Chyba jednak dziś nie zdobędziemy żelaza. No przestańcie. Dobra, jestem zmuszony, żeby to zrobić. A co? No, zniszczyć je. Bo one mi bardzo przeszkadzają. Twój wybór, sam zacząłeś. O nie! Woda, nie! No dawaj. O, to idź w prawo. Nie, ale to trzeba było zakopać, bo będzie zalewało nie. cały czas. Co ty robisz? Co? Co nie? Co się dzieje? O matko boska, częstochowska. Boska. Dobra. Mam nadzieję, czyli w drugim odcinku będziemy musieli zdobyć i żelazo, i diamenty. To żegnamy się serdecznie. Pozdrawiamy, pamiętajcie, łapeczki w górę, piszcie, czy podoba wam się ten początek serii. Kolejny odcinek w kru. Chcę. To co mówimy? I pamiętajcie, że można kruki do drogi przeszedł. Znaczy, można było powiedzieć, a ty, 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 a ty